drugi Spider-Man się tym zajmie. Na razie, Miles. Pora na naukę. Cześć, Peter. Witaj na testach ultrawydajnych akumulatorów rowerowych. Nieźle. Chcemy, żebyś przejechał się naszym rowerem i zaliczył 10 punktów kontrolnych, byśmy dokonali pomiarów terenowych. Idź do Central Parku i weź rower. Karta zapewni ci dostęp. Nie ma sensu się wyróżniać. To robota dla naszego starego pita. A teraz czas wziąć jeden z tych boskich rowerów. Okej, ruszajmy do pierwszego punktu. Melduje się w punkcie. Dziś jest jakiś koncert. Z MJ i Harrym byliśmy na wielu imprezach w parku. Ej, ten znak nada się na rampę! Mamy to! Wow, coś tu nie gra. Ten rower raczej nie miał być wyposażony w fajerwerki. Nie jest dobrze. Za moment akumulator się przegrzeje i wybuchnie. Muszę szybko dotrzeć do stacji. Będzie można go bezpiecznie rozładować. Wiele rzeczy już mi wybuchło, ale to byłby mój pierwszy rower. Muszę spadać. Dawaj, rowerku, wytrzymaj! Twoja lewa, nie prawa! Przepraszam! Mało brakowało. Akumulator sam się rozładuje. Ale muszę powiedzieć doktor Wynn, że jakieś zwarcie spowodowało przegrzanie. Jeżeli w laboratorium do tego nie doszło, winne są pewnie zmienne temperatury na dworze. Chyba wiem, jak zapewnić lepszą termoregulację.
O, super posiłki. Poszukać głębiej. Mapa Upper West Side. Jaki cud ich na to stać? Baza w opuszczonym hotelu? Spodziewajcie się nietypowej obsługi. Pora ruszać do hotelu. Chyba nie muszę robić rezerwacji. Witamy w hotelu łowców. Wszystkie pomieszczenia są w klimacie dżungli? Łowcy chyba się nie przejmują wystrojem. Dane z zasłon mówią, że zmienili ten budynek w magazyn broni. Przybyła pomoc domowa i zaraz tu posprząta. Dobrze.
osoba w sieci wystarczy dla wszystkich. Więcej o rodzinie Cravena, zanim ta się tu zjawi. Stąd muszą zażądać całą kolejny zaszyfrowany plik. Władimirze, o co chodzi? Mogłem pójść z tobą. Nie jesteś potrzebny. Nigdy nie jestem. Myślę, że nie chciałeś zostać przez nas zdeklasowany. Tego właśnie chcę. Ale przez ciebie? Bawi cię to, ojcze, że ukradłeś dzieciom przyszłość? Jedyna możliwa przyszłość to obietnica nieuniknionej śmierci. Każesz nam walczyć o ochłapy, ale ja odbiorę to, co nasze. Co moje. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Oby władca szybko nie wrócił. Serio. Musimy dopilnować, żeby nie mógł skorzystać z żadnej z tych baz.
Żyjesz w przyszłości.